Akcja w Dolinie Kobylańskiej, upadek młodej dziewczyny z wysokości. No, spadła z około 50 metrów. No, dotarcie do niej nam zajęło dość dużo czasu. 2 kilometry trzeba było z pełnym wyposażeniem, z Torbomer 1, tutaj z Szymonem, jeszcze z Maćkiem, no, musieliśmy dotrzeć. Upadek był śmiertelny. Cała po prostu osoba spadła z trybun na wóz strażacki z około 5 metrów. Często tutaj teren powiatu krakowskiego wymaga obecności właśnie tego LPR-u i często spotykamy się na wspólnych działaniach. Tak. No tutaj ciekawa akcja też była, sowa uwięziona w przewodzie kominowym. W kominku. No i trzeba było rozebrać komin, żeby w ogóle się dostać. Wow, to naprawdę skomplikowane. No bo była tak zakleszczona, że no nie było innej opcji. Trzeba było delikatnie rozebrać kominek, żeby się do zwierzęcia dostać. Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, a to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam jednostkę OSP w Bolechowicach w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Jak zobaczycie za momencik przede mną siła bojowa jednostki wraz z załogą. Idę się przywitać po kolei. Witam, cześć Adrian. Witam serdecznie, Paweł. Cześć. Konrad. Paweł. Cześć Robert. Cześć Krystian. Mateusz. Ada. Marcin. Bardzo miło mi było do was tutaj przyjechać. Chłopaki, na wstępie mam do was pytanie, póki jeszcze mamy trochę światła dziennego. Co to są za samochody i do czego wam służą? Może Marcin opowie o Iveco. Bardzo proszę. Tu mamy lekki samochód, gaśniczy GLB RP 1:1, 1000 litrów wody, 1000 litrów na minutę wydajność autopompy. Samochód przystosowany do jak i również ratownictwa technicznego. Ma na sobie sprzęt do uwalniania osób poszkodowanych z samochodów, to jest ciężki zestaw Lukasa. Mamy na nim również nosze wannowe do transportu osób poszkodowanych. Ten samochód też również wykorzystywamy do akcji ratownictwa wysokościowego tutaj u nas na Dolince Bolechowickiej. Mamy cały zestaw do ratownictwa wysokościowego, linę uprzęży, deska ortopedyczna, jest cały zestaw PSPR1, kamizelka ratunkowa. Dodatkowo na tym aucie również mamy 2 aparaty do pożarów i 2 butle zapasowe. Mamy również zestawy teraz do działań covidowych dla 2 strażaków w razie takiego wezwania. No, samochód jest praktycznie zawsze do pierwszowyjazdowym, go tak używamy, praktycznie zawsze do akcji jako pierwszy wyjeżdża. Na dachu mamy drabiny drewniane. No i co jeszcze? No, co więcej, to pokażemy za chwilę. Dokładnie. Tak. Dobrze, mamy już jeden samochód przedstawiony. Drodzy widzowie, zobaczcie, przenieśliśmy się do drugiego samochodu. Co to za samochód? Do czego wam służy? Panie... To może również Marcin opowie. Bardzo prosimy. To jest nasz drugi samochód, GBA 2,5x16, czyli 2,5 tysiąca litrów wody, no i 1600 wydajność autopompy. Na nim mamy, to jest typowy samochód tutaj gaśniczy u nas wykorzystywany. Na nim mamy w załodze brygadowej aparaty 4 komplety, na dachu drabina DW10, tutaj na bokach wyposażenie takie ratownictwa medycznego, torby, deski, oczywiście jedna skrytka głównie gaśnicza, same linie do stworzenia, druga skrytka z armaturą gaśniczą, z tyłu mamy wentylator oddymiający, agregaty prądotwórcze, no i to jest nasz główny samochód taki pożarowy, przystosowany w teren, napęd 6x6. Jedzie praktycznie wszędzie. Rozumiem. Dobrze, dziękuję za przedstawienie załogi oraz wozów bojowych. Bardzo profesjonalnie. Jestem bardzo zadowolony, widzowie na pewno też, za taki szczegółowy opis pojazdów. Drodzy widzowie, jak widzicie, powoli się ściemnia, więc my za momencie przeniesiemy się do strażnicy i tam pokażemy wyposażenie, porozmawiamy o historiach z akcji, w których chłopaki brali udział. Chłopaki i dziewczyny oczywiście, bo mamy również tutaj druhnę Adę. Czy jesteś jedyną druhną w jednostce? Nie. Jest więcej. Ile dziewczyn? 3. Teraz 3 chyba.
trzy dziewczyny. No, także widzicie, druhny również tutaj są, więc jeżeli będziecie chcieli usłyszeć o akcjach, w których brały udział, to zaczekajcie chwilkę, a my po krótkiej przerwie z wami się spotkamy. Drodzy widzowie, mimo że jest ciemno już w kabinie, zaraz zobaczycie, jak taki star się sprawuje. My wyjedziemy troszeczkę w miasto, żebyście mogli zobaczyć, jak przejażdżka takim starem wygląda. Damy radę w lewo? W lewo? No, chodź. Gdzieś tam na tyle. Jeszcze czekaj, bo sobie dopiję hamulce. Jak widzicie, a raczej słyszycie, silnik pracuje głośno, więc komunikacja jest tutaj utrudniona. Mam nadzieję, że mnie słychać. Nie wiem, czy mnie widać. Może byśmy znaleźli gdzieś kawałek terenu. Może być? Może być, pewnie. Drodzy widzowie, w tym momencie wjechaliśmy samochodem Star w teren, radzi sobie świetnie. Mimo podmokłego terenu na ten samochód można liczyć. Drodzy widzowie, zobaczcie rzut okiem na możliwości Stara w terenie. Mimo 2500 litrów wody na samochodzie, świetnie się sprawuje. Star pięknie radzi sobie w terenie. Jak widzicie, jest to piękny samochód, który w terenie jest niezawodny. Mimo 2500 litrów środka gaśniczego, jakim jest woda, radzi sobie świetnie. W środku strażacy doposażyli go w oświetlenie dodatkowe LED-owe. Tak samo pole pracy również jest wykonane w technologii LED. Dziękuję bardzo za prezentację samochodu. Wracamy do jednostki na dalszą część materiału. Drodzy widzowie, jak widzicie, jesteśmy już w strażnicy jednostki. Bardzo piękna jest wewnątrz ta jednostka, utrzymana w czystości. Widać, że odremontowana, odmalowana, chłopaki się starają. U góry widzimy galerię zdjęć, ich logo. Być może uda się taką naszyweczkę według tradycji otrzymać, ale między innymi chciałbym poruszać kwestię tej naszywki. Na niej jest wilk. Dlaczego, tak? Tu jest młody wilk jeden. Aha, bo młode wilki. Młode wilki, zresztą wilk to jest taki trochę symbol tutaj dolinki. Można czasem spotkać wilka, jak się idzie w nocy. No i tak. Taki wyszedł pomysł. Piękna sprawa. Drodzy widzowie, zobaczcie, jesteśmy już przy skrytkach, także poprosimy tutaj kolegę Marcina, żeby nam przybliżył na szybko wyposażenie tego samochodu. Mamy podstawowy sprzęt burzący, czyli młoty, huligan, toporki. Tu mamy skrytkę stricte medyczną, czyli torba PSPR1. Tu mamy kamizelkę ratunkową, z tyłu mamy szyny kamera. Tu mamy znowu skrzynkę z narzędziami, taką przy razie wypadków. Tu mamy różne elektronarzędzia, czyli różne piły, flary ratunkowe. Tu mamy nożyce do pedałów hydrauliczne. Tu mamy zestaw do wyciągania samochodów w razie czego, różne rąże, sorbent, pachołki, z tyłu mamy pilarki, sztila do drewna, gaśnice. Tu mamy zestaw do poduszek powietrznych airbag. Tu mamy zestaw Lucasa do stabilizacji pojazdu, z tyłu mamy wózek do sorbentu. Na dole mamy ciężki zestaw hydrauliczny Lucas. Wysunąć skręty, w razie czego od razu gotowy do działań. Rozpieracz ramieniowy, z tyłu mamy nożyce hydrauliczne oraz rozpieracz kolumnowy. Z boku mamy
hydronetkę. Chciałbym zapytać o jedną rzecz. Mówiliśmy o kamizelkach. Czy te kamizelki to są do działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy? Tak, one są przystosowane. Pokażmy. Mógłby ktoś z Was założyć taką kamizelkę? O, bardzo prosimy. Żeby... Mamy podstawowe wyposażenie ratownika, w razie czego pulsoksymetr, różnego rodzaju bandaże, nożyczki do rozcinania odzieży, plastry, tu mamy na nożną, dodatkowo można tam sobie dopiąć. Z tyłu mamy kołnierz ortopedyczny plus szyny kramera takie na złamaną na przykład jedną kończynę. Bardzo ciekawie to na wygląda. Na wyposażeniu mamy takie dwie, one są przystosowane pod zabezpieczenia stadionu Wisła Kraków, bo my zabezpieczamy jako jednostka również mecze ligowe. No i taki zakup został w zeszłym roku poczyniony. Wykorzystujemy właśnie przy zabezpieczeniach na stadionie. Bardzo ciekawa ciekawostka. Dobrze, przejdźmy dalej. Mamy tutaj przedział autopompy. Co się kryje nad autopompą? Nad autopompą mamy skrzynkę z właśnie takim zestawem ratownictwa wysokościowego. Tam mamy wszystkiego rodzaju ląże, liny alpinistyczne, uprzęże dla ratowników. Wszystko, co możemy wykorzystać właśnie w działaniach takiego ratownictwa wysokościowego, plus dwa kaski przy takie zastosowania przy działaniach ratownictwa wysokościowego. Rozumiem. Dobrze. Przechodzimy dalej do kolejnych skrytek. Co tutaj znajdziemy? W tym pojeździe mamy 1000 litrów wody. Możemy podawać wodę tylko i wyłącznie linią szybkiego natarcia. Nie możemy tutaj zbudować linii zasilającej, dlatego tu mamy zwijadło 60 metrów linii szybkiego natarcia. Do tego mamy trzy węże 252 i 175 do podawania, tak jakby zasilania do tego samochodu w razie czego. No i to jest właśnie taki główny przedział gaśniczy. Tu mamy agregat prądotwórczy plus panel sterujący do masztu oświetleniowego, który jest na dachu. Tu mamy skrzynkę właśnie przeznaczoną do działań covidowych. Jest zabezpieczona, żeby w razie czegoś tam nic nie dostało. No a tu mamy przygotowany zestaw z aparatami oddechowymi. Tu mamy trzy butle puste, znaczy pełne, przystosowane do wymiany, plus dwa aparaty z noszakami. No i do tego mamy dwie maski wyżej. Chciałbym zapytać, co się kryje w tym białym worku tutaj? Biały worek to jest zapas sorbentu. Zapas sorbentu. W razie jakiejś większej wycieku oleju czy jakiejś substancji. Jesteśmy po prezentacji skrytek. Jakbyś mógł opowiedzieć o tym, co znajduje się w pojeździe? W pojeździe w środku mamy kamizelki odblaskowe oraz lizaki do kierowania ruchem w razie jakichś działań i zamknięcia na przykład drogi przez ratowników. U góry mamy dwa kołnierze. Jeden kołnierz to jest przez nas przystosowany do ratowania dzieci. Drugi mamy dla dorosłych, dodatkowy zapas rękawiczek. Iveco jest również wyposażone w AED, no, które mamy tutaj w kabinie. Kamizelka kierującego działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Pod fotelem możemy znaleźć zapas wody dla ratowników oraz mamy podnośnik high-tech do szybkiego podnoszenia w razie czego samochodu podczas wypadku, czy jakby osoba była zakleszczona gdzieś. Podstawiamy pod samochód, raz, dwa samochody z podnoszeniem. Bardzo fajne rozwiązanie widzę. Tutaj kamizelki są zamocowane za pomocą taśmy ostrzegawczej. Taśmy ostrzegawcze, taki patent wymyśliliśmy. W razie czego, jak wiemy, że jedziemy do działań wypadku czy coś, to w razie czego zrywamy taśmę i ratownicy się ubierają już podczas dojazdu do akcji. I widzę tutaj kolejne rozwiązanie, bardzo świetnie wyglądające. Czasami szuka się tych kluczy w skrzynce narzędziowej, nie są one pod ręką. Dokładnie. Lub turlają się gdzieś po schowkach samochodu, a tutaj mamy cały pęk od razu tak, pod ręką. Mamy tutaj dwa takie zrobione zestawy kluczy. W razie czego bierze sobie któryś tam ratownik, który jest przydzielony do działań. Takie cztery zestawy łącznie mamy na dwóch autach. Tutaj mamy dwa i dodatkowe drugie dwa mamy na starze. Rozumiem. Z przodu mamy przygotowane miejsca na latarki, które się ładują w czasie jazdy. No i dwie ładowarki do radiotelefonów nasobnych. No i z przodu taki panel kierowcy plus dowódcy. Tam mamy światło, możemy dokumenty jakieś wypełniać. No i mamy jeszcze dwóch kolegów strażaków, którzy zaglądają nam tu przez szybę. Bardzo fajnie. Dziękuję za prezentację samochodu. Oczywiście o defibrylatorze dwa słowa już były powiedziane, ale zobaczcie, również się na samochodzie znajduje. I dodatkowy głośnik, żeby było tutaj dobrze słychać korespondencję, dzięki temu, że jest umiejscowiony w połowie przedziału dla ratowników udających się na zdarzenia. Jeszcze ewentualnie możemy zaprezentować, co mamy na dachu. Bardzo bym prosił. Na dachu mamy trzy drabiny drewniane, możemy sobie złożyć jedną długą. Tuż mamy nosze wannowe, wykorzystywane do transportu osób poszkodowanych. W środku pod noszami znajduje się łopaty, tłumice, zapas sorbentu, miotły, widły. No i tutaj mamy dodatkowo stojak hydrantowy plus klucz do hydrantów przyjemnych.
nieodzownym wyposażeniem strażnicy są strażacy i zobaczcie, jak tutaj pięknie się prezentują w oczekiwaniu na historie strażackie, o których będziemy z nimi rozmawiać. A chciałbym cię zapytać, tutaj mamy taki zabytek. Co to jest za zabytek? To jest autopompa. To jest pompa ręczna. Ręczna z dawnych czasów. Na wyposażenie jednostki mamy takie dwa. To jest pompa skonna. Jedną mamy właśnie tutaj zamontowaną jako historyczną, żeby pokazać. Druga znajduje się w pomieszczeniu u góry, która stacjonuje docelowo zawsze w lecie na naszym wozie konnym, który stoi koło remisa. Aktualnie jest przechowywany na zimę, jest w stodole chowany, żeby się nie niszczył. Nie niszczył. Zobaczcie, mamy tutaj też szafki na ubrania, w które strażacy ubierają się podczas wyjazdu do działań. I cóż, przedstawimy drugi samochód. Jasne. Okej, okay, akcja, czyli prosimy o otwarcie skrytek w samochodzie Star 266. Zobaczcie, jak nietypowo jest zabudowany samochód z tyłu. Nie jest to coś, co często się spotyka. Mamy dostęp do tylnej skrytki z dwóch stron. Prosimy o szybkie oprowadzenie po sprzęcie. Mamy oczywiście panel kierowcy, czyli autopompa. Podajemy stąd wodę standardowo. Tu mamy skrytkę z agregatami prądotwórczymi, tu mamy panel do masztu, który jest na dachu, tu mamy najaśnice przenośne, skrytka z odcinkami wężowymi 75 oraz 5.2, tutaj mamy schowany zestaw z narzędziami oraz flary, skrytka z armaturą gaśniczą, czyli prądownice, tu mamy nowość jednostce, czyli rancę gaśniczą, rozdzielacze, smok sawny, pachołki do zabezpieczenia miejsca akcji. Tutaj dodatkowo mamy, bo Star nie ma na sobie proszku gaśniczego, więc nie proszku, tylko piany gaśniczej, więc mamy kalnister z taką prądownicą, w razie czego przy pożarze samochodu podpinamy tylko węża, no i mamy od razu pianę wytworzoną do gaszenia pojazdu. Przedział załogi, tu mamy również aparaty. Zaskakujący widok, jeżeli chodzi o Star. No, zwykle nie miały tutaj. Zwykle tu nie ma i jak dostaliśmy pojazd, też nie było. To jest nasza tutaj inicjatywa, żeby zrobić aparaty. W czasie akcji dojazdu do akcji strażacy się mogą od razu ubierać. Drodzy widzowie, jak widzicie, czyli jeżeli się chce, to można. Często jest tak, że nie ma tych uchwytów na aparaty w tych pojazdach, a tutaj strażacy oczywiście coś takiego wypracowali. Widzę również inny ciekawy sprzęt na półkach. Co tam się znajduje? Tu mamy na półkach maski do aparatów, tu mamy szyny Kramera, tu mamy latarki wykorzystywane podczas akcji, w razie czego gdyby trzeba doświetlić teren, 4 sztuki mamy, rękawiczki, maseczki w dzisiejszych czasach, no i z przodu mamy deskę ortopedyczną, szyny, znaczy kołnierze, walkmany do deski, no i tak samo jak na Iveco kamizelka ratunkowa, plus 2 sztuki lizaków do kierowania ruchem. Rozumiem. Dobrze, to przechodzimy na drugą stronę. Zobaczcie, drodzy widzowie, jesteśmy po drugiej stronie pojazdu. Tu mamy dwie piły Stila do cięcia drewna, torba PSPR1, nosze płachtowe. Tu mamy skrzynki z pasami strażackimi, wieciory, tu mamy uprzęże, zestaw covidowy dla dwóch ratowników. Następna skrytka to mamy Stila. Śmieszne, lepiej mówiąc, zamiatarkę, to tak nazywamy, ale to mamy do gaszenia pożarów traw. Tu możemy wodę nalać, wtedy o wiele łatwiej jest ugasić pożar traw. Tu mamy przygotowane miejsce, na razie robimy miejsce na zapasowe butle do aparatów przy pożarach. Tu będziemy mieli dwie takie sztuki zamontowane. Motopompa szlamowa, sorbent, no i mamy taki elektryczny oddymiacz, wentylator oddymiający w razie jakiegoś pożaru, żeby oddymić pomieszczenie. Rozumiem. Dziękuję serdecznie za przedstawienie tego pojazdu w bardzo szybki, kompaktowy i profesjonalny sposób. Widać, że znajomość sprzętu jest, to się ceni. Drodzy widzowie, zobaczcie, tutaj również jest odciąg do spalin, także Star po odpaleniu może mieć spaliny wydalone na zewnątrz. Ja wam jeszcze szybko pokażę, tutaj jest szafka z ubraniami, w które strażacy przebierają się wyjeżdżając do działań. Za chwileczkę przejdziemy do kolejnych pomieszczeń, a tam usłyszycie o akcjach strażaków, w których brali udział w ostatnich latach. Zobaczcie, drodzy widzowie, jesteśmy w drugim garażu, który nie tak dawno został wybudowany. Powiedzcie, do czego wam ten garaż służy lub będzie służył w przyszłości. No to mamy na razie jako pomieszczenie bardziej gospodarcze. Tu przechowujemy wszystkie zapasy materiałów, tutaj worki z sorbentem czy gaśnice. Tu mamy też sprzęt, który dopiero montujemy na samochodzie, tak na przykład linia szybkiego natarcia, którą dopiero montujemy na Stara.
przyczepka nasza, stare motopompy. Docelowo to ma być też pomieszczenie na samochód typu Jeep oraz kłada, który mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się pozyskać. Świetne plany, zwłaszcza ze względu na teren, w którym się znajdujemy. Jest tu dużo pól, pagórków. Dodatkowo dolinka w Bolechowicach, Ograńska, którym właśnie chcemy klucz wody zakupić taki kład, bo w ostatnich czasach mamy dość dużo interwencji w dolince, a dotarcie pieszo w niektóre zakamarki zajmują bardzo dużo czasu. Świetnie, że tak planujecie to rozwinąć, żeby móc lepiej pomagać poszkodowanym w tamtym rejonie działań. Zobaczcie, drodzy widzowie, jesteśmy w takim pomieszczeniu, w przyczółku, w którym znajduje się defibrylator dostępny publicznie. Tak, dokładnie. Czyli w razie jakiejś potrzeby można go użyć. W razie zabrania takiego defibrylatora mamy tutaj od razu powiadomienie strażaków SMS-em, że defibrylator został zabrany. Obok jest napisana kartka, w razie jak ktoś zabierze, żeby szybko napisał adres, żeby strażacy mogli szybciej dotrzeć do takiej osoby potrzebującej pomoc. Plus u góry mamy instrukcję, w razie czego postępowania przy zatrzymaniu życiowych osób. Dalsza część szatni, czyli tutaj załoga pewnie troszkę rzadziej wyjeżdżająca. Można zobaczyć z góry. O, dokładnie. Zobaczcie, drodzy widzowie, piękny rzut na świetnie zorganizowaną remizę z góry. Tutaj mamy oczywiście zdjęcia, które zapewne zobaczycie w filmie. Jeżeli jednostka prześle materiały na adres e-mail w paczce RAR za pomocą na przykład WeTransferu. Zobaczcie, tutaj kolega przemyka z jakimś posiłkiem, bo pachnie w powietrzu. Mamy tutaj piękny baner jednostki, widzimy kalendarz, sprzęt komputerowy, biuro i sala jako świetlica, jako miejsce spotkań zarządu, jako sala wykładowa, również liczne puchary, odznaczenia, dyplomy, szafki pamięci, w których znajdują się eksponaty, wcześniej wspomniana pompa ręczna z sikawki konnej zapewne. Zobaczcie, jest tutaj sztandar, również zdjęcie zarządu. Czy to jest zarząd, który teraz... Nie, to jest zarząd, który ostatnio... Aha, poprzedni zarząd, także jeżeli członkowie poprzedniego zarządu nas oglądają, to pozdrawiamy. Mamy tutaj również taką galerię hełmów, które wraz z rozwojem pożarnictwa ewoluowały. Jak widzicie, coraz to nowsze konstrukcje. Jak rozpoczynało się od takiego hełmu, który jeszcze... Orzeszek. Tak, orzeszek. Produkowany nawet chyba... A zresztą nie będę się wypowiadał, bo nie jestem znawcą. Jeżeli wiecie, znacie historię tych hełmów, proszę przybliżcie nam ją w komentarzu. I mamy tutaj szafę. Zapewne szafa służy do celów przechowywania jakiejś dokumentacji. Dobrze, to co? Zasiędziemy do rozmów o historiach i akcjach waszych w poprzednich latach działalności jednostki. Pomieszczenie już zostało zaprezentowane, a teraz mamy przed sobą jakiś sprzęt. Co to za sprzęt? To jest treningowy AED. Pozyskaliśmy go tutaj od sponsora. Udostępniamy go nie tylko mieszkańcom, jak i klubu seniora, szkole. Każda chętna jakaś jednostka w straży u nas w gminie, gdyby chciała pożyczyć, nie ma problemu żadnego. Pożyczamy, ktoś sobie ćwiczy. No i chętnie do działań jakby, przy ćwiczeniach. Czyli dzięki temu można poznać specyfikę, jak działa to urządzenie oraz doszkolić się w przypadku kryzysowej sytuacji. Tak. I dzięki temu mamy świadomość, jak skorzystać z tego defibrylatora, który jest na dole za mocą. Tak, to udostępnione jest dla mieszkańców. Bardzo świetna sprawa. Teraz przejdziemy do części takiej ciekawej ze względu na historię. Strażacy opowiedzą o kilku zdarzeniach, w których brali udział w ostatnich latach, które były ciekawe, zabawne, trudne z jakiegoś powodu lub często występują na tym obszarze. Zaczniemy od jakichś ciekawych działań związanych z pożarami. Czy coś takiego na waszym terenie wystąpiło i co wam się przypomina? Pożarów dosyć może nie jest dużo, bo zdarzeń jest ogółem sporo różnych. Pożarów takich większych, no to wiadomo, jest nieszczęśliwym wypadkiem. Pożar domu. Ostatnimi czasy mieliśmy w samych Bolechowicach. Jak to wyglądało? Jak przyjechaliście na miejsce zdarzenia? No, była już zajęta część poddasza. Od góry zajęło się od takiego składowiska jakby drewna przystosowanego przy domu. No, przyjechaliśmy, linia została rozwinięta. Pierwsza rota weszła. Poszedł dym w tym momencie. No, już później po kolei jednostki dojeżdżały już. Rozwinęliśmy następną linię, kolejne roty wchodziły i gasiliśmy. Poszkodowanych nie było? Na szczęście nie było, mieszkańców domu też nie było, gdy przyjechaliśmy.
podesz, przyszli dopiero, byli akurat na spacerze. Także prowadziliście działania pod ich nieobecność? No można tak to... Skutecznie. Powiem, tak, ale mieszkańcy byli wokół, także było szybkie działania, szybka reakcja, byliśmy pierwsi. Czyli czujność sąsiadów zapewne? Tak, no na pewno oni dzwonili na Kraków. No właśnie, jak już mówimy o Krakowie, podlegacie pod stanowisko kierowania w Krakowie. Tak. Jak się układa współpraca? Bardzo dobrze. Nie mamy żadnych, sami nawet zastrzeżeń, myślę, że nas Kraków też nie, żadnych zastrzeżeń do nas nie ma. Wyjazdów mamy 100% na 100 wyjazdów to na przykład, więc jest okej, wydaje mi się. Bardzo, bardzo ładnie. A jak już tak mówimy o Krakowie, być może w waszych szeregach znajdują się również funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej? Tak, tak, jest i to do kilku. Sam nawet jeden siedzi tutaj. O, witamy serdecznie. Witam. Szymonie, gdzie służysz? Wiodrygie numer 1. Jedyneczka Krukowska, także pewnie takie akcje związane z starówką doświadczyły cię. Czy może w archiwum, pożarze archiwum również brałeś udział? Także. Także. Jak to nie wyglądało? Może nie w pierwszej fazie, tylko już po kilku dniach. Po kilku działań dniach. Prowadzonych bardzo intensywnie. No, przyznam szczerze, że oczekiwania były inne, kiedy już po kilku dniach tam udawaliśmy się na różnorakie podmiany. A okazało się, że jednak wyzwanie spore, naprawdę. Naprawdę. Ogrom tej sytuacji dopiero na żywo da się odczuć. Tak, dało się to odczuć. Także bardzo trudny pożar i ciekawa na pewno akcja, ale niesamowicie trudna. Rozumiem. Zapytamy tutaj koleżankę, mamy Druchnę, a jak wspominałem, z Druchnami również będziemy rozmawiać. Jakbyś mogła, Ado, przybliżyć nam twoją pierwszą akcję, o ile pamiętasz? Albo najciekawszą, która zapadła ci w pamięci? No ja tak dużo akcji nie mam, jestem dość nowa. Aha. W tym roku dopiero kursy. A, rozumiem. Więc jedyną akcją to tylko zabezpieczenie Wisły Kraków. Aha. Czyli na razie jakiś meczyk, a w przyszłości na pewno jakieś wyjazdy ratownicze wpadną, bo rozumiem, że szkolenia już się udało zrobić. To jest cenne. Jakbyście mogli jeszcze powspominać jakieś akcje, w których braliście udział? Co wam przychodzi do głowy? Może jakieś zdarzenia drogowe? Zdarzeń drogowych tutaj u nas na rejonie, no to jedynie co do wypadki takie na skrzyżowaniach, no wiadomo jak na każdych drogach. U nas bardziej jeszcze takie inne akcje, no to są, które powstają w dolinkach, które są u nas w okolicy. Mamy parę dolinek, są to zdarzenia albo upadki z wysokości, bo osoby wspinające się, albo jakieś zdarzenia osób, które na rowerach jeżdżą, jakieś upadki. No, tych akcji, tak my zauważamy, z roku na rok jest coraz więcej. No i niestety są to czasem tragiczne akcje, gdyż no, upadek z wysokości, no, no jest to ciężka akcja. No plus to, że musimy dotrzeć do takiej osoby, która to nawet czasem jest po 2-3 km w głąb lasu, dolinki. No i dotarcie do takiej osoby poszkodowanej jest dość ciężkie. Czyli sprzęt, o którym wspominaliście, że chcielibyście go pozyskać, to mam na myśli quada, jest tutaj nieodzowny. No, też tak uważamy, bo zwłaszcza po tym, jak zauważyliśmy w dotarciu do osoby poszkodowanej, później przetransportowaniu, potrzeba bardzo dużo sił i środków, dużo strażaków, dostać się do takiej osoby. No, a taki quad na pewno by dużo ułatwił, bo dotarcie byłoby i sprawniejsze, i następnie transport osoby poszkodowanej też by był łatwiejszy. A chciałbym zapytać, czy staracie się szkolić, rozwijać się w gałęzi ratownictwa wysokościowego? Nasz naczelnik jest bardzo za tym, chce wprowadzić tutaj grupę ratownictwa wysokościowego. No, jest parę osób, które jest zajęte wysokościówką, wspinaniem się. Myślimy, że może się uda pójść w tą stronę. Właśnie, myślę, że to na wasz rejon to by było coś idealnego. Cały czas się rozwijamy, idziemy do przodu. Wszystko pokaże z czasem. Z czasem. Tak mi się wydaje. A chciałbym was zapytać, być może macie ciekawe zdarzenia ze zwierzętami. Czasami jak odwiedzam jednostki, to słyszę naprawdę zabawne historie albo nietypowe zwierzęta. Co u was się działo? U nas na pewno węże, wychodzące z dolinki i szukające schronienia w domach. Czyli wchodzą do domu? Wchodzą do domu, do garaży. No, osoby później są delikatnie zdziwione, zgłoszenia są, żeby takie zwierzęta jakoś uwolnić z domu. No tutaj ciekawa akcja też była, sowa uwięziona w przewodzie kominowym. W kominku. No i trzeba było rozebrać komin, żeby w ogóle się dostać. Wow, to naprawdę skomplikowane. No bo była tak zakleszczona, że no nie było innej opcji. Trzeba było delikatnie rozebrać kominek, żeby się do zwierzęcia dostać. Sowa uwolniona, szczęśliwa.
szczęśliwa, myślę, że lata do dzisiaj. Lata do dzisiaj. Pięknie, pięknie. A chciałbym Was zapytać o działania długotrwałe. Czy mieliście do czynienia z takimi działaniami, gdzie trzeba było dłuższy odcinek tak, czasu? Tak, tak. Było tu kilka. No, można do takich działań poszukiwania. O. To są już długotrwałe, kilkudniowe. Nawet, co, jakie poszukiwania się przypominają? Kogo szukałeś? No powiem, że najbliższe, no to takie, które mieliśmy zdarzenie, to było w zeszłym roku, poszukiwaliśmy osobę. No przykre, no udało się znaleźć przy pomocy OSP Goszczy. No już osoba po prostu nie żyła. Mhm. Tak powiem, no historia, tragedia. Mhm. A tak to, no to jakąś osobę też poszukiwaliśmy. Rządce też była poszukiwana. W ogóle no jest tych takich działań dłuższych. Czy nawet pożar jakiś, czy pożar mamy tutaj, właśnie mamy tutaj rejon, tak, pola PGR-skie, czyli rejon PGR-u, tak. To są też takie składowiska, mają słomy, to jak się zapali, to, no, to jest trochę zabawy, mm-hmm. że tak powiem, rozgrzebywanie, tak, no, pracochłonne. Stąd pewnie zakup też tej lancy, podejrzewam, tak, że to, tak, może się przydać. No jeszcze takie długotrwałe, to dwa lata temu na przykład były tutaj dość duże wiatrołomy. Mhm. Gdzie praktycznie cała miejscowość była odcięta, bo było tyle drzew połamanych, że no, działania trwały od rana do wieczora, żeby ogólnie udrożnić miejscowość naszą, sąsiednią. Cała gmina. Cała gmina praktycznie. No bo to jest taki rejon leśny praktycznie, no i jak drzewa zaczęły się łamać, to... Po wodzie tak samo również. Mamy tutaj Rudawę niedaleko, też potrafi wylać. No, też są działania długotrwałe. A jestem ciekawy, czy być może Wasza jednostka brała udział w powodziach, które były na terenie miasta Krakowa w latach chyba 2010-2012? To chyba były takie... byliśmy. Nie chcę tutaj syganie, bo tak do końca akurat nie pamiętam, ale pamiętam, że byliśmy. Właśnie Konrad może coś powie na więcej. No, powódź jak powódź. A jak to wyglądało, w sensie... Te zalania, czy to były jakieś piwnice, czy to były no podtopienia? Posesje. Posesje były podtopione. Czyli trzeba było jakieś worki piaskiem, wały, tak, wypompowania? Zabezpieczenie. Mhm. A kto najdłuższy stażem, jeżeli chodzi o staż w OSP? No z obecnych, no to Paweł. Paweł prezes? Tak, bo... ja i Paweł tutaj, gospodarz. Gospodarz. Jesteśmy najdłużej. Byliśmy... No 5 lat jesteśmy nowym jakby zarządem teraz. Mhm. Zmieniliśmy się, byliśmy z Pawełem w poprzednim też zarządem, tak. W zarządzie. No przyjęliśmy teraz pałeczkę, tak powiem, bardziej po starszych. Mhm. Kontynuujemy ich pracę, tak, prawda? Tak. Czy dalsze działania, pozyskiwanie. I kontynuujemy ich pracę. To czyli jeżeli patrzę po sprzęcie, który jest czysty i fajnie pomocowany, to pewnie zasługa między innymi pana Pawła, gospodarza. No oczywiście, no, to... jak najbardziej, ale oczywiście też wszyscy oczywiście. Do tego się przyczyniają, dbania o sprzęt, o w ogóle i o całą remizę. Mhm. A mamy tutaj jeszcze jednego kolegę, nie wiem jak ma na imię, Krystian i drugi kolega po prawej ręce. Robert. Krystianie, ty już jesteś strażakiem, czy jeszcze oczekujesz na kursy? Na razie jestem w młodzieżowej. Młodzieżowej drużynie pożarniczej. Także taka drużyna funkcjonuje. Ile was osób tutaj działa? No, mogę powiedzieć, na chwilę obecną się troszeczkę przez ten COVID, tak mogę powiedzieć, się rozsypała no tak. Ta młodzieżówka. Może przez to, znaczy powiem tak, może rodzice bardziej się boją o tym. Oczywiście. I nie wysyłają do ćwiczeń czy coś. No zobaczymy jak ten rok przyjdzie, oby jak był lepszy. Odmieniony, tak. Tak, odmieniony, więc myślę, że ta młodzieżówka nam się z powrotem odbuduje. Rozumiem. A pan Robert? Pan Robert jest tatą. Właśnie, tak myślałem. Podobieństwo. Jakie działania zapadły w pamięci najbardziej przez te lata? Jakie działania? W tamtym roku mieliśmy taką akcję dość poważną, byliśmy zadysponowani w nocy do pana, który był nieprzytomny w Bolechowicach. Wywrócił się pod wpływem tlenku węgla, niestety upadł. Była ewakuacja, udało nam się przywrócić panu funkcje życiowe, pan żyje do dnia dzisiejszego. Piękna akcja, to naprawdę cieszę się, że wspomnieliście o tym. I zostało pogotowie późno, znaczy nie późno wezwane, tylko nie było wojny karetki. Do nas dojechali koledzy z Kobylan, później dojechali koledzy z Krakowa, no i później pogotowie przyjechało. Ale bardzo to cieszy, że akcja zakończona sukcesem. No ale to dzięki tu kolegom naszym, którzy również byli na akcji. A chciałbym zapytać jeszcze Marcinie, co dla Ciebie najbardziej w pamięć zapadło przez te lata? Akcji jest dość sporo i każda jest inna według mnie. Każda potrafi w jakiś tam sposób zapaść dobrze w głowie.
Myślę, że z ostatnich to właśnie taka akcja w Dolinie Kobylańskiej, upadek młodej dziewczyny z wysokości. No, spadła z około 50 metrów. No, dotarcie do niej nam zajęło dość dużo czasu. 2 kilometry trzeba było z pełnym wyposażeniem, z torbą R1, tutaj z Szymonem, jeszcze z Maćkiem, no, musieliśmy dotrzeć. Dotrzeliśmy jako drudzy na miejsce, wcześniej przed nami widruchowie z Kobylan. No, akcja dość trudna i ciężka na wysokości, żeby jeden ratownik mógł praktycznie utrzymać osobę poszkodowaną, chyba z 4-5 strażaków musiało jego podtrzymywać, żeby się nie zsunął z karty. No i później transport osoby poszkodowanej, przyjęcie śmigłowca w dolince, wylądowanie śmigłowca. No, taka myślę, że dość najbardziej zapadająca w głowę. No niestety upadek był śmiertelny. Osoba zmarła w szpitalu. Więc to też taka dość ciężka. Trudna akcja, a jednocześnie też przestroga, żeby przestroga. Bardziej uważać, jeżeli się korzysta z tych... Zwłaszcza, że to z tego, co dostaliśmy informację, to w ogóle nie był wypadek związany z wspinaczką, tylko... Rekreacja jakaś taka. Dziewczyna odeszła chyba skorzystać gdzieś z toalety i wtedy upadła po prostu z wysokości. To bardzo przykre zdarzenie. Jeszcze tutaj mamy kolegę, o którego jeszcze nie pytałem. Jak długo działasz w OSP? Od 2014 roku. Aktywnie rok, bo kursy niedawno skończone. Jakieś działania przez ten rok, które ci zapadły w pamięci? Pożary traw, pożar domu mojego sąsiada. Nie wiedziała, ale się przebiegło do remizy, później się jechało. Tak. Pomagając. A gdzieś tutaj z wami rozmawiając na wstępie słyszałem, że mieliście taką sytuację, że pewien strażak przybiegł na pożar własnego domu, prawda? Jak to było? No, mnie akurat na akcji nie było tej. To tylko z opowieści, co słyszałem, to nasz druh przyleciał do remizy, krzycząc pożar. Wszyscy się go pytali, gdzie? U mnie. Więc chłopaki się... Tak powiem, ubrali, przebrali i pojechali razem z nim do tego. No ale wszystko się szczęśliwie zakończyło. Tak, to najważniejsze. Ale zobaczcie, no, drodzy widzowie, strażacy ochotnicy czasami też są w potrzebie i sami siebie muszą ratować. Nie inaczej jak korzystając ze sprzętu dostępnego w jednostce, bo samodzielnie to niewiele. Właśnie. Zespół to jest duża wartość. A ja bym chciał zapytać jeszcze pana Szymona. Bez pana, który już nam zdradził, że służy WIODR G1 Kraków. Czy można by było troszeczkę przybliżyć specyfikację służby w tym rejonie operacyjnym? Jak to wygląda? Tak, ale zacznę jeszcze od macierzystej OSP. Dobrze. Bo nasunęły mi się jeszcze te wypadki komunikacyjne. O. Może tych zdarzeń nie ma wiele, albo jeżeli to są kolizje mniej groźne. Ale a propos tego śmigłowca, który przyjmowaliśmy w przypadku tego zdarzenia w Dolince, czyli takich raczej tych turystycznych działań, w turystycznym miejscu, to jeszcze bym dodał właśnie częstą obecność śmigłowca LPR-u przy zdarzeniach drogowych, komunikacyjnych, bo mieliśmy nie tak dawno, jesienią ubiegłego roku, poważny dosyć wypadek na granicy Zabierzowa i Wolechowic, gdzie była obecność LPR-u. Zresztą współpraca bardzo dobrze przebiegała z kierownikiem tego zespołu LPR. No i też wymagało od nas zaangażowania właśnie w działania medyczne. Najbardziej oczywiście w te działania zaangażowani byli koledzy z JOTR G3 Kraków, ale my taką swoją działkę medyczną też tam musieliśmy wykonać, także no, często tutaj teren powiatu krakowskiego wymaga obecności właśnie tego LPR-u i często spotykamy się na wspólnych działaniach. Tak, chętnie. Także właśnie. To też taka specyfika tutejsza. A jeśli chodzi może o Stare Miasto, to na pewno częste pożary mieszkań w kamienicach, tej typowej zwartej zabudowie Starego Miasta w Krakowie. Zazwyczaj w tych kamienicach droga do, powiedzmy, do płonącego mieszkania, do konkretnej komórki lokatorskiej prowadzi, no niestety przez jakiś długi korytarz, przez jakąś klatkę schodową o utrudnionym poruszaniu się. Podobnie jak te balkony i ten podworzec tych kamienic. Tak. To jest taka specyfika. Czyli tak... Podejrzewam, że w innych miastach większych też, gdzie jest taka zabudowa i stare kamienice, no to na pewno jest specyficzna sprawa. A jeżeli chodzi o działania w takich budynkach ważnych instytucji, czy również się zdarzają? Bo Starówka obfituje w takie budynki. Tak, bardzo często gościmy, można powiedzieć, w takich obiektach, ale na szczęście
przeważającej ilości ze względu na no, zdarzenia z alarmem fałszywym i instalacji wykrywania. Mhm. Także są to zdarzenia z tak zwanego monitoringu pożarowego. Oby zawsze kończyły się z takim skutkiem jak alarm fałszywy z instalacji, ale czasem przeradzają się w jakieś konkretniejsze pożary. Z tym, że jednak no, zapoznajemy je na ćwiczeniach i podczas właśnie takich zdarzeń fałszywych. Jesteście gotowi do... Ale bardzo często się zdarzają takie alarmy, więc można powiedzieć, że ten rejon jest przez nas no, tak dosyć dobrze poznawany. Mhm. A chciałbym zapytać jeszcze o taką rzecz. Widzowie się na pewno nie orientują, a chcieliby się dowiedzieć, czy jak wygląda komunikacja. I na przykład ja wiem, że u Was jest punkt alarmowy, ale jakbyśmy mogli przybliżyć specyfikację takiej służby na punkcie alarmowym. Czym jest punkt alarmowy i czym się różni od stanowiska kierowania? No w punkcie alarmowym i ODRG, przynajmniej w większym mieście, tak jak Kraków, strażak czy dyżurny punkt alarmowego, no ma za zadanie właściwie już tylko ja zadysponować te konkretne zastępy, ponieważ stanowisko kierowania, czy to powiatowe, czy miejskie, przekazuje dyspozycję. Zazwyczaj koledzy ze stanowiska kierowania bezpośrednio strażakowi na PA podpowiadają, co zadysponować, czy zgodnie z wytycznymi już, tak. Już podają zestaw, który do akcji ruszy, zestaw zastępów. Ale ten strażak w punkcie alarmowym też musi mieć, wiadomo, jakąś swoją decyzyjność. Czasem opanowanie, zdecydowanie od niego też może sytuacja wymagać, żeby podjął jakąś decyzję we własnym zakresie, ponieważ akurat koledzy w SKKM mogą być obciążeni, powiedzmy, dużą ilością innych wyjazdów na terenie całego powiatu. Często jest tak, że właśnie funkcjonariusze w SKKM no, mają naprawdę ponadnormatywną ilość zdarzeń do obsłużenia w jednym momencie. Stąd duża wtedy odpowiedzialność spada jednak na tych kolegów w punktach alarmowych. W punktach alarmowych i ODRG też koledzy muszą no, zachować tą czujność i jakąś swoją dobrą dyspozycję. Często wymaga właśnie od nich sytuacja, żeby sami jakąś decyzję podjęli, żeby sami zadysponowali własne siły i środki, a dopiero potem przekazali informacje o tym zadysponowaniu no, szczebel wyżej, czyli do SKKM. Często się tak zdarza, szczególnie u nas w centrum. Czasem nawet przechodnie coś zgłoszą, potrzebują jakiejś pomocy, czy to medycznej, czy to przy jakimś zdarzeniu komunikacyjnym i wymaga to właściwie tylko wyjścia przed bramy jednostki, ale też wymaga, więc ta dyspozycja jest potrzebna. Bardzo to wszystko jest ciekawe. W ogóle jeżeli chodzi o stanowisko kierowania, to powiem taką ciekawostkę. Na ile jestem zorientowany, to stanowisko kierowania w Krakowie obsługuje około 18 tysięcy zdarzeń, więc bez tych punktów alarmowych byłoby to bardzo utrudnione. A jeżeli chodzi o same wyjazdy jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1, ile ich może być rocznie? To tak biorąc pod uwagę miniony rok 2020, to na poziomie 1700 wydruków we własnym rejonie. We własnym rejonie, czyli sporo tych wyjazdów jest. A jeżeli chodzi o stan zmianowy, codziennie na służbie ile chłopaków? W służbie 15 strażaków. W tym jeden to kierowca oficera operacyjnego SKKM. Także udaje się na teren całego powiatu z oficerem operacyjnym. Bardzo dziękuję za przybliżenie specyfikacji służby właśnie na krakowskiej Starówce. Jest to piękna jednostka. Sam miałem przyjemność mieć tam parę służb. Bardzo fajne wspomnienia, ponieważ Starówka Krakowska no, cieszy się jakimś tam prestiżem w Polsce. Jazda alarmowa przez Starówkę to jest coś niezapomnianego, zwłaszcza jak ja tutaj już kiedyś pewnie na jednym filmie wspominałem, jak się wjeżdża na rynek w momencie, kiedy jest wieczór, kiedy jest masę turystów i przejeżdża się alarmowo przez morze ludzi. To są niezapomniane wspomnienia i emocje. Dobrze, dziękuję serdecznie. Jeszcze mam takie pytanie na koniec do Was. Czy jeszcze jakieś działania Wam może przyszły w międzyczasie do głowy, które chcielibyście powiedzieć? U nas jest jeszcze taka dość ciekawa, może to zainteresuje widzów. Nasza jednostka od już paru lat zabezpiecza mecze Wisły Kraków na stadionie miejskim. Mhm. Praktycznie tak raz, dwa razy czy trzy razy w miesiącu, zależy jak się mecze ułożą, nasza jednostka wyjeżdża pełnym zastępem. Zabezpieczenia w tym roku aktualnie prowadzimy z jednostką OSP Owczary, to są nasi koledzy. Zawsze musi być na zabezpieczeniu minimum średni samochód gaśniczy, więc albo to się udaje nasz star, albo tam z jednostki OSP Owczary. No i udają się na takie zabezpieczenia. Aktualnie mecze zabezpieczamy bez publiczności, więc mecze są no, bez żadnego praktycznie ryzyka.
ale w ubiegłych latach no, zabezpieczaliśmy największe mecze, jakie tu się odbywały na terenie Krakowa. Mieliśmy tam już różne interwencje od pożarów na trybunach, który zagrażał osobom oglądającym mecz, po upadki z wysokości nawet na stadionie. Upadek osoby poszkodowanej na zbóż się nawet zdarzył. Na co? Samochód stał, po prostu osoba spadła z trybun na wóz strażacki z około 5 metrów. No to była też akcja pomiędzy... No tam już w grę wchodziło upojenie alkoholowe i znieczulenie, że tak powiem. Czy nic poważnego się nie stało? Nie, osoba wyszła praktycznie bez szwanku, mimo już takiego wysokiego... To może dzięki temu, że ten wóz tam stał. No na pewno jeszcze myślę, że innym środkom odurzającym to też na pewno pomogło. Ale też się zdarzały pomoce zespołom ratownictwa medycznego przy zawałach, czy jakichś innych zdarzeniach medycznych, gdzie nasi jednak strzelecy, to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi w jednym meczu. Dokładnie, w jednym meczu, no przez te 4 czy 5 godzin zabezpieczenia, no, różne rzeczy się działy. No, to jest taka nasza ciekawostka tutaj, Bolechowicka, no bo od paru lat jeździmy i zabezpieczamy. Bardzo, bardzo to jest interesujące. Ja wam powiem, że byłem na derbach Krakowa, Wisła Kraków z Krakowią grała. Myślę, że to było około 3 lata temu. To myślę, że nawet byliśmy. Właśnie. I teraz jest to uczucie, kiedy ja widziałem tych strażaków jako strażak, już wtedy zawodowy patrzyłem na was i tak sobie myślę, no jest jakaś jednostka SP, zabezpiecza, a teraz spotykam was oczy w oczy i też w formie ciekawostki dla widzów, zobaczcie, no to są ludzie, którzy zabezpieczają, jeżeli chodzicie na mecze Wisły, czy też innych drużyn, ale na stadionie Wisły rozgrywane, to ci panowie i panie zabezpieczają te oto wydarzenia sportowe. Słuchajcie, no ja wam bardzo dziękuję za przedstawienie jednostki, za pokazanie sprzętu, za ciekawą przejażdżkę, za nakarmienie. Jeden kolega tu powiedział, że lepiej ciebie ubierać niż karmić. To było chyba odniesienie do ilości jedzenia, które pochłaniał. Ale to pół śmiechem, pół żartem. Bardzo przyjazna, pozytywna atmosfera. Ja wam życzę dalszego rozwoju, pozyskania tych sprzętów, które, o których wspominacie. Są wam nieodzowne, ja to stwierdzam. Jeszcze chciałbym coś właśnie tak. co do sprzętu, bo sprzęt pozyskujemy, sami jakby kupujemy, bo są już dotacje różne. Gmina nas też wspiera, mogę powiedzieć, ale też chciałbym tu podziękować mieszkańcom naszym. Tak, przede wszystkim może mieszkańcom z Bolechowic, jak i z Elkowa. Dzięki nim mamy wsparcie finansowe. Z tych pieniążków, że tak powiem, zakupujemy sprzęt. Ostatnimi czasy zakupiliśmy tutaj nosze wannowe, już podkładać, tak powiem, na przyczepkę. I takim trafem akurat dwa tygodnie temu mieliśmy zdarzenie, no było dosyć sporo śniegu i zostaliśmy poproszeni do Bolechowic, tam pod Zelkowem, pod Zelków vis-a-vis, do akcji, gdzie musieliśmy przetransportować osobę, prawie 100 kg pani ważyła, do karetki, więc po śniegu, gdzie śniegu było dosyć sporo, gdzieś 200 metrów była odległość, takie wannowe akurat nosze przydały się bardzo pożyteczne, fajne i dla nas lżejsza jakby praca przy transporcie tej pani była. Pani została wyniesiona na tych noszach, nosze po tym śniegu fajnie, tak powiem, przemknęły. Następnego dnia karetka znowu tam została, byliśmy poproszeni, żeby tą panią z powrotem do domu, także już nosze się przydały, że tak powiem. Także nic nie wiemy jak. Ostatnimi czasy mogę tak powiedzieć jako prezes, zastanawiam się nad ostatnimi czasy, znaczy w każdym bądź razie chodzi mi o różne jeziorka, stawy w całej gminie u nas są bardzo zamarznięte. Ostatnimi czasy przejeżdżałem samochodem i widziałem takie dzieci bawiące się na tym lodzie. No, zareagowałem natychmiast, proszę zejść i tak dalej. Dzieci oczywiście zeszły, ale no, nie mam akurat na stanie takich noszy typowo na lód. Deskalodowa. No, to, że może zakupimy takie nosze właśnie w tym roku. Pasowałoby się doposażyć właśnie tak, w taki sprzęt dokładnie. Z ratownictwa lodowego, jakieś kolce, dokładnie. Jakieś rzutki, kamizelki asekuracyjne, ratunkowe. To jest wszystko potrzebne. Ja wam kibicuję i myślę, że samorząd, instytucje będą was wspierać, bo naprawdę dbacie tutaj o bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkańcy według mnie mogą czuć się bezpieczni. No widać zresztą jak mamy zadbaną remizę, jak mamy wyposażoną remizę, mamy tych na chwilę obecną 50 aż członków, wszyscy bardzo dobrze działają, każdy coś pomaga. Nie zapomnijmy też, że mamy własne rodziny, tak? Tak. Nasze żony, dzieci też, kiedy nas idziemy na akcję, kiedy jest ten... To one zostają same, tak? Czyli w skali roku mamy tu około 100 akcji rocznie, jako na jednostkę. Średnio się utrzymuje od kilku lat już. Także proszę sobie pomyśleć, ile to czasu spędzonego na akcjach. Nie mówię tutaj o ćwiczeniach, nie mówię tutaj o różnych zabezpieczeniach.
które mamy, jak i na bieżąco pilnowanie tutaj za kolegę gospodarza sprzętu, którego mamy i musimy utrzymywać w pełnej gotowości. Rozumiem. To jest właśnie też ważna kwestia, dobrze, że została poruszona, bo zwiększa świadomość choćby mieszkańców, czy też osób, które nie wiedzą, jak wygląda specyfika strażaka ochotnika, który praktycznie nie pobiera żadnych... ekwiwalentu żadnego. Tak. To jest bardzo, bardzo interesujące. Ja mam do Was jeszcze takie pytanie, czy mógłbym liczyć na szyweczkę pamiątkową od Was, jako ta tradycja? Tak. Dwie naraz się pojawiły. Kolega Marcin był pierwszy, także wezmę od niego. Może coś pokażę oczywiście. Także Marcinie, dziękuję Ci serdecznie za tą naszyweczkę i zobaczcie jeszcze tutaj od Pana Pawła, raczej od całej jednostki, dostałem ich kalendarz na 2021 rok i jeszcze na dodatek w takiej pięknej, stylowej, czarnej torbie. Jestem bardzo za to wdzięczny. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję. Czysta przyjemność było Was odwiedzić. Przejdę dookoła, tak będzie najprościej. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. No i powodzenia chłopaki i dziewczyny w dalszych planach rozwojowych. A ja jeszcze dwa słowa do widzów. Drodzy widzowie, jak widzicie, kolejna wspaniała jednostka OSP została odwiedzona. Poznaliśmy nowe ciekawostki, zobaczyliśmy nowy sprzęt, usłyszeliśmy nowe historie. Myślę, że jesteście usatysfakcjonowani. Pamiętajcie, że cały czas liczymy na Wasze wsparcie na platformie Patronite, czyli platformie, którą można nas wesprzeć finansowo. Wraz z kilkudziesięcioosobowym w tym momencie już zespołem organizujemy ten cały projekt pożarniczy, jakim jest kanał YouTube i nie tylko. Mam nadzieję, że docenicie to, co robimy. Jest to dla nas bardzo ważne. Tu nie chodzi o zarabianie, tutaj chodzi o drobną amortyzację kosztów, które no, są spore. Wszystko to robimy z pasji, angażujemy się z pasji do pożarnictwa. Chcemy pokazywać Wam polskie pożarnictwo, pokazywać historię, pokazywać to, jak to pożarnictwo się rozwija oraz pokazując ciekawe rozwiązania i doświadczenia, rozwijać inne jednostki, innych strażaków z Polski i nie tylko, bo jak wiecie, również ruszamy za granicę, także za granicą również odwiedzamy jednostki i przybliżamy to zagraniczne pożarnictwo dla naszych krajan. Poza tym mamy takie pytanie, prośby, jeżeli ktoś widziałby jakąś drogę możliwą sfinansowania tego, co robimy, jakiegoś wsparcia, w którą stronę można byłoby się udać. Prosimy o takie wskazówki w kontakcie prywatnym do nas. Będzie to dla nas bardzo cenne. Poza tym bardzo się cieszę, że byliście ze mną w kolejnym materiale. Jak widzicie, tych jednostek się robi już coraz więcej. Kolejne województwa zostają odwiedzone. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, to na pewno możecie liczyć, że w tym roku wszystkie województwa w Polsce zostaną odwiedzone i zamkniemy taki pewien pierwszy etap tworzenia tych materiałów, a po nim przyjdą kolejne, które również na pewno będą dla Was wartością. Zapraszam Was na social media, które znajdziecie w opisie. Życzę Wam wspaniałego dnia lub wieczoru. Trzymajcie się. Cześć!